Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Zacznę od tego, że mój sąsiad aktywnie naparza wiertarką po ścianach od samego rana. Do wyboru więc miałem zrobić film z wiertarką w tle, albo nie robić go wcale. Wybrałem opcję numer 1, w związku z czym wybaczcie, jeśli na słuchawkach usłyszycie czasem bardzo dziwne dźwięki z tyłu. To właśnie mój ulubiony sąsiad, który postanowił, że sobota będzie kolorowa and radosna. Kolejna ważna rzecz, którą chcę się z wami podzielić, zanim przejdę do tego materiału, to ogłoszenie parafialne. Otóż zapewne jak wiecie albo nie wiecie, nie tylko staram się angażować w działanie naszego polskiego community na różnym poziomie, ale też wspierać fajne inicjatywy. Jedną z takich ostatnich, które niedawno wsparłem, jest Liga Polskich Klanów, która właśnie zakończyła swój pierwszy sezon i wkrótce od września startuje z drugim. W tak zwanym międzyczasie chłopaki z ligi wymyślili coś równie ciekawego, a mianowicie indywidualne mistrzostwa Polski. Nie wdając się w szczegóły, każdy klan, który jest zainteresowany udziałem w rozgrywkach ligowych od września lub też brał już udział w pierwszym sezonie ligi, może wystawić swojego kandydata do walki w tych mistrzostwach. Jeśli więc chcielibyście wziąć w nich udział, no to zachęćcie swój klan do udziału w LPK. Więcej szczegółów pod linkiem, który zamieszczam w opisie do filmu. Są takie czołgi, które wzbudzają szczególne zainteresowanie i wyjątkowe emocje. Zazwyczaj maszyny te w World of Tanks PC wyróżniają się jakimiś bardzo niecodziennymi cechami, mają coś, czego nie ma żadna inna maszyna dostępna w grze. Na przeniesienie takich czołgów do Blitza czekam z jednej strony z wielką niecierpliwością, a z drugiej strony z obawą, bo chyba wszyscy wiemy, jak wygląda portowanie czołgów z World of Tanks PC. No, nie zawsze jest przeprowadzone tak, jakbyśmy chcieli. Astron Rex niewątpliwie jest jednym z takich czołgów. World of Tanks PC maszynę wyróżnia niesamowita armata, która posiada aż 5 pocisków w magazynie, wystrzeliwanych co 2 sekundy, których każdy zadaje 320 obrażeń. Daje to możliwość zrobienia 1600 obrażeń w ciągu 8 sekund i w zasadzie sklipowania bardzo wielu czołgów 8 tieru. Oczywiście czas przeładowania magazynu jest bardzo długi, do tego DPM stosunkowo niski, natomiast sam czołg ma przez to niezwykle unikalny sposób gry. Jakiś czas temu właśnie ten czołg trafił do World of Tanks Blitz i byłem bardzo ciekawy, co też takiego z tą niezwykłą przecież maszyną Wargaming zrobi w naszej grze. Zaczniemy klasycznie od omówienia specyfikacji. Z 5 pestek, które posiadał jego oryginał, otrzymaliśmy w naszej grze tylko 3. To pierwsza zła wiadomość. Czas przeładowania pomiędzy poszczególnymi pociskami wzrósł do 3,53 sekundy. Alfa na pocisk również zmalała z 320 do 290 obrażeń. Czas przeładowania magazynu ponad 22 sekundy i wszystkie te cechy dały DPM poniżej 1800 obrażeń na minutę. Do tego stosunkowo długi czas celowania, wnoszący ponad 4 sekundy i dobra 8-stopniowa depresja armaty. Celność niestety nie zachwyca, oczywiście nie jest zła, ale jak na czołg średni, cóż, mogło być trochę lepiej, 0,305 to wynik lekko poniżej średniej. Penetracja działa również nie zachwyca, wynosi 194 mm, ale trzeba powiedzieć, że ogólnie nie jest aż tak zła, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Szczególnie, że na pociskach podpalinowych tej penetracji mamy już 252 mm. W kwestii mobilności 52 km prędkości maksymalnej, nie najwyższy stosunek mocy do masy wynoszący 17,1 konia i średnią prędkość w okolicach 33 km na godzinę. Wyraźnie widać, że czołg jest lekko przymulony, ociężały i odstaje w stosunku do innych czołgów średnich na tym tierze. Wieża ma około 120 mm pancerza, uśredniając oczywiście, w związku z czym no z pewnością nie można liczyć tutaj na zbyt wiele odbić, choć od czasu do czasu się zdarzają. Kadłub 85 mm na przedzie, 70 na bokach i 50 mm na tyle. Wyraźnie więc widać, że Astron Rex nie jest ani typowym czołgiem wieżowym, ani nie ma de facto dobrego pancerza. Skoro znamy już pełną specyfikację maszyny, to pierwsze wnioski możecie wysnuć na podstawie tego. A te są niestety smutne. Działo bardzo zawodzi, ma bardzo niski DPM i to nawet jeśli uwzględnimy, że jest to przecież magazynek. Długi czas przeładowania między pociskami, który utrudnia jakiekolwiek sensowne oddawanie pocisków, bo 7 sekund to bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym czasie możemy zadać maksymalnie 870 obrażeń, a potem 23 sekundy prawie musimy przeładowywać. Nie ma celności, więc nie ma snapshotów, nie ma dobrej penetracji, więc trzeba przymierzyć, a czas celowania również najkrótszy nie jest. Z pewnością na plus dobra depresja, ale to chyba jedyna realna zaleta armaty. Czołg oczywiście strzela, ale nie robi tego ani dobrze, ani celnie, ani przyjemnie. Trzeba bardzo uważać, mocno celować i czasami się napocić, żeby pociski wchodziły tam, gdzie chcemy. Celowo nie wspominam jeszcze o porównaniu do wersji z World of Tanks PC, ponieważ
chociaż to zostawiam sobie na zakończenie. Ogólnie więc armata zdecydowanie na minus. Mobilność również nie pomaga. Mimo że czołg jest mały, dość zwarty i to oczywiście również jest na jego plus, to sama mobilność nie zachwyca. Jest poniżej przeciętnej czołgów, które możemy spotkać zarówno w drzewku, jak i czołgów premium i odstaje pod tym względem od wszystkich innych maszyn. Nie jest źle, ale przegrywa nawet z maszynami, które teoretycznie są wolniejsze, ale tak naprawdę dynamiczniejsze, jak na przykład Defender Mark I. W kwestii pancerza również nie ma się nad czym rozwodzić, jest po prostu słabo. Zarówno opancerzenie czołgu, jak i wieży nie wystarcza, maszyna nie nadaje się do gry na wieżę, od czasu do czasu coś tam odbije, ale poza tym większość pocisków z większą penetracją po prostu wchodzi. Krótko mówiąc, specyfikacja zsie po całości i teraz jak grać takim czołgiem? Chyba najbliżej mu do drzewkowego T-69, ale od wspomnianego T-69 w mojej opinii wyraźnie odstaje. Ten drugi ma bowiem zdecydowanie wyższy DPM, znacznie krótszy czas celowania, o wiele cenniejszą armatę, więcej stopni depresji, bo 9, a na pocisku premium także penetracja jest zdecydowanie wyższa. Armata jest po prostu lepsza pod każdym praktycznie rzecz biorąc względem, dodam do tego jeszcze, że też celność jest o wiele mocniejsza. Także inne parametry jak mobilność czy pancerz, tutaj T69 zdecydowanie wygrywa, więc ta maszyna jest o wiele w moim odczuciu lepsza i przyjemniejsza w rozgrywce niż Astron Rex, aczkolwiek ma jedną wadę, której nie ma Astron, jest wyższa, co może utrudniać nieco rozgrywkę, szczególnie mniej doświadczonym graczom, ale umówmy się, oba te czołgi są przeznaczone dla zdecydowanie doświadczonych i ogarniętych graczy. Playstyle Astrona nie jest prosty, ponieważ czołg nie ma ani mocnego pancerza, ani dobrej armaty, jest to typowy, oczywiście w cudzysłowiu, jeśli cokolwiek bicie jest typowe, czołg wsparcia, czyli grający z tej już znowu przysłowiowej drugiej linii, co w praktyce oznacza tyle, że nie pchamy się nim na jolo, nie lecimy do przodu, ale stoimy sobie gdzieś z tyłu za czołgami mocniejszymi, lepiej opancerzonymi, lub też jeśli nam się uda gdzieś z pewnej odległości strzelać, to również możecie to wykorzystać. Natomiast sam sposób gry nie jest ani przyjemny, ani nie daje fanu, po prostu wymusza na nas pewny określony sposób postępowania, który do najfajniejszych nie należy. Czas oczekiwania na przeładowanie magazynu jest tragiczny, 23 sekundy, po to, żeby oddać niespełna 900 obrażeń, to jest żart. Gdyby czołg miał w tym czasie jeszcze jakieś inne zalety, na przykład troszkę lepszy pancerz albo lepsza mobilność, pozwalałoby nam to lepiej dostosować się do pola bitwy, a tak poniewieramy się gdzieś po mapach, próbując znaleźć sobie jakąś pozycję, próbując troszkę nastrzelać, co wcale takie proste nie jest. Oczywiście możecie Astronem również zrobić dobrą bitwę, oddać sporo strzałów, naprawdę nastrzelać i takie także będą się zdarzały, gdyż nie jest to czołg kompletnie beznadziejny. Tutaj wyraźnie podkreślam, że ma też swoje pewne małe, ale jednak plusy, jednakże przeważają zdecydowanie wady. W podsumowaniu chciałbym zawrzeć jeszcze pewną myśl, która w zasadzie obecna jest od początku tego filmu i myślę, że będzie dla Was dosyć wyraźna. Port tego czołgu do World of Tanks Blitz to tragedia. Jeśli bierzemy czołg unikalny, z jakimiś specyficznymi cechami i przerabiamy go na czołg zwykły, a do tego jeszcze z słabą specyfikacją i po prostu kiepski, no to jest najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć. Ktoś powie, no ale przecież Blitz to inna gra, nie da się takich czołgów wprowadzać, to jest niemożliwe, więc Wargaming musiał go jakoś w cudzysłowie zbalansować. Otóż oczywiście, że Wargaming musiał go zbalansować, ale to jest możliwe tak naprawdę przy każdej specyfikacji. Jest wiele parametrów, które balansują czołgi i przy 5 dostępnych pociskach w magazynie również byłoby to możliwe. Myślę, że czołg byłby nawet o wiele bardziej zbalansowany niż teraz, bo przy odpowiednim czasie przeładowania magazynu jego potencjał byłby mocno ograniczony właśnie w ten sposób, że mógłby dużo zrobić naraz, ale potem byłby łatwym łupem, w związku z czym nie byłoby to wcale takie proste, jak się ludziom wydaje. Niestety Wargaming poszedł na łatwiznę, zrobił to, co często robi w przypadku unikalnych maszyn, po prostu go popsuł, zrobił generyczny, nudny czołg, który w dodatku jest, oceniając już z perspektywy samej maszyny w naszej grze, po prostu bardzo kiepski. Parametry są, sposób gry się, maszyna ogólnie do kitu. Moja ocena to 2 i tylko dlatego, że nie wszystko w tym czołgu jest tak bardzo zepsute, że uniemożliwia rozgrywkę. Jak wspomniałem, możecie zagrać fajną bitwę, możecie zrobić dobry wynik, ale to się zdarza stosunkowo rzadko. W większości maszyna niestety, jak wspomniałem już, jest słaba i nie daje radości. Czołg zdecydowanie nie wart zakupu za żadne pieniądze. Serdecznie odradzam i niestety zmuszony jestem wystawić tak negatywną cenę, bo to po prostu nie wypał. Napiszcie w komentarzu o swoich odczuciach odnośnie tego czołgu, jeśli mieliście okazję nim zagrać. Czy Wam sprawia przyjemność? Może go lubicie, może uważacie inaczej niż ja, że jest to naprawdę fajny czołg? Dajcie znać. Ja przy okazji jeszcze tylko podziękuję koledze Trackhawk, dzięki któremu uprzejmości ten film mógł powstać. A, i jeszcze jedno przypominam, że właśnie opublikowaliśmy 6. już serię kart kolekcjonerskich, które są do pobrania, oczywiście link w opisie do filmu. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!